Wakacyjny cykl koncertów pod hasłem Akcje Wakacje, który rozpoczął się w miniony weekend w samym centrum miasta, to niewątpliwie dobry pomysł. Większa ilość artystów i koncertów to też rekompensata dla mieszkańców miasta i powiatu za praktycznie 2 lata artystycznej posuchy spowodowanej pandemią koronawirusa. Nie ma dni Wielunia, ale to miasto koncertami będzie żyło praktycznie przez cały lipiec. Pierwszy weekend koncertów już za nami, a jak było, pokażemy w tej chwili. Gwiazdą sobotniej odsłony imprezy był Filip Lato, ale byli też nasi. Bari i ucha i chana, bari ucha chana, aj. Oj, oj, bari i ucha i chana, bari ucha chana, aj. Bari i ucha i chana, bari ucha chana, aj. Oj, bari i ucha i chana, bari ucha chana. Jest zebrana, Joe jest głodny, obiad je, bo z radością w sercu czeka, kiedy znowu odpłynie Wieluń. Mari i ucha i Hanna, Mari ucha Hanna, aj. Oj, oj, Mari i ucha i Hanna, Mari ucha Hanna, aj. Mari i ucha i Hanna, las marihu. To co złe wznieca i dwoi troi. Pokochaj go ręcej i weź na ręce dziecko, bo ona przywoła to. Nie zdradzaj się, jest wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz, już nie uciekam, po co? Muzycznie w niedzielę też było ślicznie. Na scenie wystąpiły 3 zespoły. Zdecydowanie królowały szanty, a to za sprawą koncertu formacji 4 Refy. Babę zesłał Bóg, raz mu wyszedł taki cud. Babę zesłał Bóg, coś innego przecież mógł. Żeby dobrze zrobić wam, żeby dobrze zrobić wam. Babę zesłał Pan. Tak jak słynki, bluzki, przez
ciebie, czuję się jak w niebie zawsze, wszędzie. Czy tak już będzie? Jak pochylił wesoło szak i biel, burda srebrne, grzebienie fali w nie. Zniknął dali stały ląd, ziemskie troski poszły w kąt. Hej, przed nami morskich przygód jasne dni. Słońce nigdy nam nie zajdzie, śmiały grej zawsze z ten świat. Każdy z nas swój cel odnajdzie, choćby zawsze szedł pod wiatr. Hej, kolego, trzymaj kurs, przeciwnością świej się nos i za wąsy prowadź los, i za wąsy prowadź los. Ten weekend też będzie pełno muzyki. Na koncertowej scenie w sobotę wystąpi popularny wykonawca z Krainy Łagodności Robert Kasprzycki, a w niedzielę duet Bolewski-Tubis w artystycznym programie Obywatel Jazz zagra największe przeboje Grzegorza Ciechowskiego, lidera kultowego już zespołu Republika. Koncerty zaczynają się o 21:00. W strefie rodzinnego relaksu oprócz koncertów jest też część gastronomiczna, animacji, a na podwalu czeka na najmłodszych wesołe miasteczko. Będą też koła gospodyń wiejskich ze swoimi kulinarnymi specjałami oraz lokalni wystawcy. U nas obszerna relacja z pierwszego koncertowego weekendu. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Już teraz zapraszamy. Tymczasem w ten weekend w kulturalnym temacie tygodnia koncert studia piosenki Metro Wieluń, który nie tak dawno zarejestrowaliśmy w kinie Syrena.